Witam Państwa. Będę mówił o docenianiu podwładnego. Dlaczego szefowie rzadko doceniają swoich, pod, doceniają swoich podwładnych? Po pierwsze, dlatego, że nie mają budżetów. Często w firmach okazuje się, że budżet na podwyżki został zakończony. W związku z tym nie mam narzędzia do tego, żeby nagradzać, żeby doceniać. Po drugie, zadziękuję. Jest takie zjawisko, że zadziękuję się nie. No, tak jest niezręcznie. W związku z tym, po co mam tutaj wychodzić, odsłaniać się, kiedy, kiedy nie mam nic konkretnego w ręku? Trzeci powód, dlaczego szefowie nie nagradzają, jest taki, że trochę boją się, jak taką rozmowę poprowadzić, żeby nie być odebranym trochę śmiesznie, trochę niezręcznie, trochę nie w klimacie tego zespołu. Stąd Chcę Państwu zaproponować kilka kroków, w jaki sposób można poprowadzić taką rozmowę. Kroki te są oparte na pewnych mechanizmach psychologicznych, właśnie z psychologii szefa, z warsztatu, z książki. Te kroki uwzględniają pewną logikę mechanizmów psychologicznych, które występują pomiędzy mną a moimi podopiecznymi, moimi podwładnymi. Rozpoczynam od, in, od intencji, trochę od ludzkiej mojej twarzy, mówię, dlaczego Cię tutaj zaprosiłem, um, czego będzie dotyczyła ta rozmowa. Następnie mówię, za co konkretnie Cię nagradzam, za, jaką, za jaki fakt, za jaką postawę, co konkretnie zrobiłeś, że w związku z tym zdecydowałem się Ciebie nagrodzić. Przypominam pewne reguły, kiedy zapowiadałem, że takie postawy samodzielności, odpowiedzialności będę szczególnie doceniał, i to jest właśnie moment tego, że to robię. Odwołuję się do korzyści, że dzięki temu, że to zrobiłeś, że zaopiekowałeś się dobrze tym klientem, zawalczyłeś o, o taki kontrakt. Ja jako szef mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, że stworzyłem tak, takie warunki, zespół. Może się też od Ciebie uczyć. Ja mam do przodu u swojego szefa. Są to moje osobiste, bardzo ważne interesy i, i za to ci bardzo dziękuję. Formą nagrody. Będzie, będzie to, że w najbliższym e, okresie rozliczeniowym będziesz mógł skorzystać z bardzo elitarnego e, szkolenia dla najlepszych pracowników w naszej firmy. To, o czym również staram się za, e, e, pamiętać, to żeby w trakcie całej tej rozmowy używać dużo słowa dziękuję, doceniam, jestem wdzięczny, bo to jest piekielnie miły moment dla mnie, a ponieważ jestem szefem rzeczowym, to wiem, że mi to niełatwo przychodzi. I ostatnia sprawa informuję ten. O tej nagrodzie pozostałych y, pracowników w moim zespole, żeby nie wpowodować różnych negatywnych projekcji. Podsumowując, gdybyś był moim podwładnym, powiedziałbym to do, do ciebie w taki sposób. Bardzo dziękuję za to, że za, za, zaopiekowałeś się tym, tym ważnym klientem, za to, że napisałeś ten konkretny raport. Dzięki temu. Y, Dzięki temu ja jako szef mam poczucie, że ten klient się czuje dobrze obsłużony, że mamy u niego do przodu. A przypominam ci te elementy można stosować zamiennie. Przypominam ci, że w swoich regułach szczególnie mówiłem, że taką postawę zaangażowania, odpowiedzialności będę szczególnie doceniał. Nagrodą będzie to, że a pamiętam, że dla ciebie ważne jest, żeby się rozwijać, uczyć, doskonalić swoje umiejętności. Nagrodą będzie specjalne szkolenie. Bardzo Ci bardzo dziękuję, bardzo jeszcze raz dziękuję.